Mateusz Wnukowski. I dziś chciałbym wam powiedzieć o Bogu prawdziwym, o Bogu żywym, którego spotkałem w moim życiu. Ik wil vandaag voor jullie vertellen over de echte levende God. Chcę ci powiedzieć o tym, że On jest realny, że On jest żywy. Ik wil vertellen dat Hij echt reëel is. I wiesz, ja od dzieciństwa chodziłem do kościoła. Ik ging sinds ik klein was naar de kerk. Ja chciałem być porządnym człowiekiem. Ik wou goede mens zijn. Ja robiłem dobre rzeczy i starałem się żyć porządnym życiem, jak większość ludzi. Ik deed goede dingen en ik wou ook een goede mens zijn die goed op de wereld stond. Ale wiesz, ja nie byłem dobrym człowiekiem, ponieważ krzywdziłem innych ludzi, chciałem się zabić kilkakrotnie. Maar ik was geen goed mens, want ik deed slechte dingen tegen andere mensen en ik wou een paar keer zelfmoord plegen. I pewnego dnia spotkałem w Polsce ludzi, którzy mi powiedzieli, że Bóg jest żywy, że to nie religia. En op een dag kwam ik een paar mensen tegen in Polen en die zeiden tegen mij dat het een echte God is en geen religie. Oni mi powiedzieli o tym, że ja mogę go doświadczyć w moim życiu. Hun zeiden tegen mij dat ik hem kan beleven in mijn eigen leven. Ja dowiedziałem się o tym, że jest dla mnie wolność w Chrystusie. Ik wist dat ik de vrijheid in mijn leven kan hebben door Christus. Ja dowiedziałem się o tym, że nie muszę żyć w potępieniu, że nie muszę iść do piekła. Ik wist dat ik kan leven in vrijheid en dat ik niet naar de hel moet. I ja w tym bagnie grzechu, w którym byłem, zawołałem pewnego dnia do Jezusa. En in die zondes dat ik was, vroeg ik eens keer naar Jezus. I powiedziałem, Jezu, pomóż mi. En ik zei naar Jezus, help mij. Powiedziałem, Jezu, ja sobie nie radzę. Przyjdź i pomóż, zmień moje życie. Ik zei, Jezus, ik kan het niet meer aan en verander mijn leven. I wiesz, ja nie zawołałem do jakiegoś martwego obrazka, do jakiejś figurki. En ik zei het niet tegen een dood plaatje of zo. Ja zawołałem do tego, który umarł za moje grzechy. Ik zei naar degene die dood is gegaan voor mijn zondes. I on przyszedł do mojego życia i zmienił całkowicie moje życie. Hij kwam naar mijn leven, hij veranderde mijn hele leven. On wyzwolił mnie, on mnie uzdrowił, on zmienił moje życie zupełnie w innego człowieka. Hij geneeste mij, hij maakte mij een andere persoon en ik werd eindelijk een goed persoon. I możliwe, że ty jesteś dobrym człowiekiem. En het is mogelijk dat jij een goed persoon bent. Możliwe, że mówisz, ale ja wszystko mam, dlaczego mi to mówisz? En je kan zeggen dat jij alles hebt, waarom zeg jij dit tegen mij? Ponieważ słowo, że nam mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak ich chwały Bożej. Maar de woord van God zegt, iedereen heeft een zonde. I jeżeli ty dzisiaj zawalasz do tego potężnego Boga. En als jij vandaag tegen die machtige God praat. To On zmieni twoje życie i już nie będziesz nigdy taki sam. Dan verandert Hij vandaag jouw leven en dan ben jij nooit dezelfde persoon. Słowo Boże nam mówi. De woord van God zegt. Że musisz się narodzić na nowo. Dat jij opnieuw moet zijn geboren in Chrystus. Musisz się narodzić na nowo. Je moet opnieuw zijn geboren. Aby wejść do Królestwa Bożego. Om in de... om naar de hemel te komen. Nieważne jak jesteś dobrym człowiekiem. Het maakt niet uit hoe goed persoon je bent. Nieważne ile razy czytałeś Biblię. Het maakt niet uit hoe vaak je de Bijbel hebt gelezen. Nieważne jak dobre uczynki spełniałeś w swoim życiu. Het maakt niet uit wat voor goede dingen je hebt gedaan in je leven. Potrzebujesz się spotkać z żywym Bogiem. Jij moet je de goede machtige God tegenkomen. Potrzebujesz mieć z Nim osobiste spotkanie. Je moet met Hem een persoonlijke... Je moet persoonlijk die God ontmoeten. I uwierzyć w to, że On umarł za twoje grzechy. En je moet weten dat Hij is doodgegaan voor jouw zondes. Uwierzyć w to, że On zmartwychwstał. En weten dat Hij is opgestaan. Uwierzyć w to, że On jest Synem Bożym. En weten dat Hij de Zoon van God is. I zawołać do Niego z całego swojego serca. En uit je hele hart roepen. I powiedzieć, Boże, pomóż mi. Zeggen, God help mij. On przyjdzie ci z pomocą. En Hij komt met hulp. Jeżeli czujesz się odrzucony. Als je je weggegooid voelt. Jeżeli czujesz się osamotniony i masz wiele problemów w swoim życiu. Als je alleen voelt en je hebt veel problemen in je leven. To dzisiaj jest ten dzień, w którym możesz zostać uwolnionym od tego wszystkiego.
dan is vandaag de dag dat jij daar verlost van kan worden. Zo Boże nam mówi o Bogu, który jest miłością. De woord van God zegt ons over de liefde van God. On powiedział w swoim słowie, że Bóg tak bardzo umywał świat. Hij zei in zijn woord dat God zeur van de wereld hield. Że dał swojego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dat iedereen die in hem gelooft, een eeuwige leven krijgt en... Ik moet even een sorry halen. Nee! Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego syna. Dat God zo erg van de wereld hield. Aby każdy, który w niego wierzy. Dat iedereen die in hem gelooft. Nie zginął, ale miał życie wieczne. Niet doodgaat, maar een eeuwig leven krijgt. A więc to jest dobra nowina dla ciebie, przyjacielu. Dus dat is de goede nieuws voor jou, vriend. Że ty nie musisz umierać. Dat jij niet dood moet gaan. To jest dobra nowina, że diabeł nie musi panować nad twoim życiem. Dat is de goede nieuws dat de duivel niet aan jouw leven moet zitten. Bóg jest Bogiem dobrym. God is een goede God. To nie jest jakiś wielki dziadek, który chodzi z kijem, żeby cię pobić. Dat is niet een of andere grote opa met een grijze baard die jou komt om je te slaan. To nie jest taki Bóg. Dat is niet zo'n God. To jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który dał swojego Syna Jezusa. Dat is een God die de aarde heeft gemaakt en zijn Zoon heeft gegeven. Abyś ty mógł żyć. Dat jij kan leven. Jesteśmy tutaj też po to. We zijn hier ook daarom. Aby się o was modlić. Om voor jullie te bidden. Jeżeli masz jakikolwiek problem z chorobą w twoim ciele. Als jij een of andere problemen hebt in je lichaam. Als een ziekte. Jeżeli masz problem z jakikolwiek nałogiem w swoim życiu. Als jij ergens aan verslaafd bent. To jeżeli tutaj przyjdziesz do nas. En als jij vandaag naar ons komt. A my będziemy się o ciebie modlić, będziemy manifestować Boże życie w tobie. Wij gaan vandaag om jullie bidden en wij laten de Gods leven in jou zien. Zapraszamy cię, jeżeli potrzebujesz pomocy, przyjdź tutaj do nas. Wij welkomen jou, als jij hulp nodig hebt, dan kom dan hier. Czekamy tu na ciebie. Wij wachten hier voor jou. Amen. Amen. If you want praying, we are here and if you want problem, we are here and come back in the name of Jesus. Thank you.